Kontrolowane zapylanie stosuje się przy gatunkach, gdzie występuje mieszanie się różnych gatunków i chcemy uzyskać osobniki czyste z danego gatunku. W całej Europie Zachodniej obserwuje się gwałtowny zanik topoli czarnej. Żeńskie drzewa produkują tylko kwiaty, męskie drzewa dostarczają pyłku. Jeśli topola kwitnie, to pyłek różnych gatunków topól może być dostarczany przez wiatr i zapylać, i wtedy mamy mieszańce. Mieszańce, które znacznie odbiegają od czystości gatunku. Izolatory zabezpieczają żeńskie kwiatostany przed dostaniem się pyłku niewiadomego pochodzenia.